Tak wielkiej kwoty Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy jeszcze nie zebrała. Podczas drugiego wielkiego charytatywnego meczu hokejowego, który odbył się w minioną sobotę, 14 listopada na oświęcimskim lodowisku, do puszek trafiło 30 650 zł. Kwota ta trafi na subkonto Agnieszki Słowik, która cierpi na mukowiscydozę. Puszki są pełne i z tego się cieszymy, ponieważ jak zawsze ten mecz również ma charytatywny cel. Pomagamy Agnieszce Słowik, rocznej dziewczynce, która od urodzenia zmaga się z nieuleczalną chorobą, jaką jest mukowiscydoza. Wierzymy, że tego typu imprezy, które wyrastają z dobra, z potrzeby pomagania innym, będą się cieszyły dobrą publicznością i będą też przyciągały dobrych ludzi, bo dobro powraca, o tym wiemy, to nie jest prawda, która jest znana od dziś. To chyba jest sukces całej orkiestry, że po prostu ci ludzie jednak przyszli. Też działaliśmy dość mocno, żeby Oświęcim żył też tym meczem. A wiemy, że też przyjechali do nas ludzie z Bielska, z Makowa Podhalańskiego, więc to nie tylko oświęcimianie dzisiaj pomagają, ale myślę, że całe województwo małopolskie. My w ogóle jesteśmy w szoku, że tyle osób chciało się zaangażować w pomoc Agnieszce. Nie przypuszczałam, że to w ogóle nabierze takiej formy, że to będzie taki szał. Tak, ale bardzo się cieszymy. Dziękujemy wszystkim, że tutaj przybyli, że nas wspierają. Dzięki temu nam dużo łatwiej i te pieniądze, które zbiorą wszyscy, na pewno się nam przydadzą i dobrze wykorzystamy właśnie na leczenie małej. Więc bardzo dziękujemy wszystkim, że mogli tutaj być i nam pomóc. Podobnie jak w roku ubiegłym, podczas meczu nie zabrakło niespodzianek przygotowanych przez organizatorów. Prasowanie koszulki na tafli lodu czy zasłabnięcie wójta Alberta Bartosza, któremu pomocy udzieliła Szalona Ruda, rozbawiły publiczność do łez. W przerwach pomiędzy tercjami odbywały się także licytacje. Mecz ostatecznie zakończył się remisem 15-15. Trudno to nazwać rywalizacją. Oczywiście były dwie bramki, oczywiście były kije, były krążki, ale wynik w tym wszystkim był najmniej ważny. Najważniejsza była dobra zabawa. Myślę, że ten cel został osiągnięty, ale to był cel drugoplanowy. Pierwszoplanowym celem było zebranie jak największej kwoty pieniędzy na chorą Agnieszkę. Mamy nadzieję, że dzięki tej imprezie rodzina będzie mogła lepiej funkcjonować, a mała Agnieszka będzie mogła godnie żyć. Emocje są zawsze fajne, no bo nie jesteśmy zawodowcami, więc samo wyjście już na początku, ta prezentacja, pikawa bije mocniej. Publiczność fajnie, gorąco przyjmuje, bawi się tym naszą nieporęcznością często. Chociaż wielu już kolegów, którzy są dłużej w reprezentacji, naprawdę zaczynają grać na wysokim poziomie, więc część jest taka, która jest od wywracania się, a jest część od grania. Było świetnie i wspaniale. Przeciwnik chyba trochę trudniejszy był z tego, co pamiętam. Ledwo cudem pod koniec meczu wyrównaliśmy. Ale zabawa była wspaniała. No i ten cel, jaki jest, no to jest najlepsze w tym wszystkim. Warto te mecze organizować przede wszystkim po to, żeby pomóc. One są chyba skuteczniejsze w zbieraniu środków niż jakakolwiek inna akcja. Pomoc duchowa powędrowała tego dnia także do Francji. Mecz rozpoczął się minutą ciszy upamiętniającą ofiary piątkowego zamachu terrorystycznego w Paryżu.